Cześć, jestem Klaudia, to kanał No i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Jeden z kątów trójkąta równoramiennego ma 100 stopni. Jakie są miary pozostałych kątów tego trójkąta? Ok. No to, jeżeli to jest trójkąt równoramienny i mamy 100 stopni, to oznacza, że mamy tylko jedną możliwość. Ponieważ trójkąt równoramienny Kąty przy podstawach mają takie same miary. Suma miar kątów w trójkącie wynosi 180 stopni. To oznacza, że jeżeli dalibyśmy tutaj 100 i tutaj 100, to już mamy 200, czyli za dużo. Zatem ten kąt, który mamy tutaj podany, to będzie kąt między ramionami tego trójkąta. A tutaj mamy 2 takie same. No to zaczynamy. 180 stopni odjąć te 100 to stopnie 80. My te stopnie 80 musimy podzielić pomiędzy dwa takie same. No to robimy 80 stopni dzielone na dwa kąty, czyli każdy z tych kątów będzie miał po 40 stopni. Jakie są miary pozostałych kątów tego trójkąta? No to mamy tutaj odpowiedź: 40 stopni i 40 stopni. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.